Jezna dziewczynka. Teraz ja rozdaję karty. O, o. Jeśli zginę, ona też. Zrozumiałeś? Cześć, z tej strony Jasiek Dąbrowski i moi drodzy, wreszcie rozpoczynamy serię pod tytułem Detroit. Dokładnie tak. Filmy będą się pojawiać w każdą sobotę o godzinie 16, także mam nadzieję, że będziecie wtedy czuwać przy komputerach. Zostawicie już teraz subskrypcję i dzwoneczek oraz lajka i jakiś komentarz, czy wam się podoba ten pomysł. Przy okazji chciałbym was zaprosić na grupę Pełzacze Zarodnikowe Jasia, czyli moją grupę facebookową, gdzie będziemy omawiać różne aspekty związane z tą serią. Nie może tam ciebie zabraknąć, ponieważ już niedługo będę robił taką akcję, że osoby, które są na grupie, będą mogły pojawić się na odcinku. 15 sierpnia 2030. ósmy rok, czyli 20 lat później, czyli miałbym wtedy 42 lata. O ciul, ale byłbym stary. Może wreszcie jakaś broda, jakiś wąsik by się pojawił? Co to jest za... O kurczę, mamy do czynienia z robotem. Ale to jest w końcu robot, czy to jest człowiek? Negocjator na miejscu. Negocjator. O kurczę, będziemy coś negocjować. Ale piękny apartamencik. O! Weź. Okej, okay, czyli ma rodzinę. Gościu. Philips John. Okej, okay, wszystko wiadomo. Odłóż. Kurczę, aż mi się przypomniała kontrola z Heavy Raina, z Beyonda, te wszystkie piękne czasy. Klęknij. Co się stało z rybką? Prętnik karłowaty, tylko nie to. Ocalmy rybkę. Jejku, biedna, walczy o życie. Dawaj, ocal to. No szybko, no. Opsiu. Kto zbił takie piękne akwarium? No kurczę, jak można takie rzeczy niszczyć? Przecież to prawie jak dzieło sztuki. Przypatrzmy się jeszcze, L1. Tam ktoś płacze. Błagam, uratuj moją córeczkę. Spokojnie, spokojnie. Najpierw uratuję rybki, potem córeczka, no. Proszę szanować te zwierzęta. O, androida, od razu. Nie możecie mi tego zrobić? Czemu nie wyślecie człowieka? Co z tego, że android? Też człowiek, android też człowiek. Znajdź kapitana aliena. Kapitan Alien, przecież to jest kojarzycie z kwadratowej masakry minecraftowej. Oni tu już przeklinają i to dwa przekleństwa w ciągu 5 sekund. To jest po prostu... Dzieci, zamknijcie oczy. Aby przyjrzeć sobie... Okej, okay. Tu jest kapitan Alien, tak? Czy o co tu chodzi? Ale ty chodzisz bezpłciowo, chociażbyś się woził, żebyś pokazał, że nie jesteś zwykłym androidem, ale takim uczłowieczonym. Kapitan Ale? A, ale na nie alien, no, czy widzę co chcę. Już dobrze, że nie przeczytałem. Kapitan z KKF, o! Strzelę. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. O kurde. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. O. Imię defekta. Jak on się nazywa? Co to jest defekt? Defekt to pewnie android. Albo co? Potrzebuje informacji, żeby działać efektywnie. O. Wstrząs emocjonalny. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Słuchaj. Liczy się tylko uratowanie. No ale życia. Muszę mieć jakieś dane, żeby zabogali wiedzieć jak pertraktować, jak rozmawiać. Albo ja się za to wezmę. O ty. O, szanse powodzenia 48%. No to pięknie, no to jestem już w kropce. Spróbuj zrozumieć, co się wyda. Ocal zakładnika za wszelką cenę. A, bo to są teraz, dostałem informacje. Pistolet zabrał. Dobra, chciałbym na samym początku, okej. Okay. Ile ma naboi? No ale ile ma naboi, bo już dwóch zabił, więc dwa strzały na pewno oddał, więc może mu się naboje skończą zaraz. Rekonstrukcja, zobaczmy. O, ale mamy kurcze możliwości, no. O kurcze. Okej. Okay. Kamerą można poruszyć. Sylwetka ciała niezbyt umięśniona, nie taka co moja. Dobrze, dobrze wiedzieć. Okej, okay. Wszystko wiemy na temat defekta. Teraz gdzie dalej? Szanse powodzenia 51%, no to już nieco lepiej. 51%, no to jest pół na pół. Tak jak w życiu. Albo pójdę na siłownię, albo nie pójdę. 50% na to jest. Spróbuj o, okej. Okay. Co wy tak tutaj kucacie? A bo on jest tam, tak? Dobrze, 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 dobrze wiedzieć. Na początku jeszcze sprawdzę. Nie znamy wszystkich szczegółów zajścia. Jednak nieoficjalnie mówi
A, myślałem, że lodówkę otworzymy, ale telewizja też spoko. O kurcze, bunt androidów, bunt robotów. Kiedyś mi się to śniło, to się dobrze nie skończyło, własna mikrofalówka mnie zabiła. Najgorsze było to, że mikrofalówka mnie własnymi rękami zabiła. A z tego co pamiętam, mikrofalówki nie mają rąk, więc... To dobrze, że to był tylko sen. Właściwie o czym ja wam mówię, zwierzam wam się z mojego pięknego snu. O, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Wyłącz. No o, zaraz. Rodzina miała zjeść obiad. Może zupa była ze słona. Skosztował, nie posmakowało mu, może nie lubił krupniku, a żona postanowiła akurat krupnik zrobić, mówię wam. Zawsze to tak jest. Masz ochotę na parówki, a tutaj nagle ktoś robi jajecznicę. Chociaż to jeszcze bym wybaczył, bo ja osobiście kocham jajecznicę jak mało kto. Ale mogło tak być, mogło tak się zdarzyć. Powalony to... Jest! Jejku, przestańcie tutaj się strzelać! Człowiek najpierw musi się zorientować w sytuacji, co się dzieje. Jejuniu. Spokojnie. Nie będziemy do niego od razu szli, bo nas zastrzeli tak jak ty. Szukaj wskazówek. Pokaż mi tu, rana postrzałowa czy coś, pokaż mi. O, gdzie są jakieś wskazówki? O, widzę. O, siarczyk, tylko jeden strzał. Celny gościu, celny, skubaniutki. Coś tu jeszcze mamy? Jedne... Mało wskazówek, mało czasu. Nie żyje, a no kurczę, myślałem, że żyje, dobra. Ale to człowiek jest chyba, tak? Okej. Czyli to musiał być człowiek. Czyli co ty chciałeś w niego strzelać? Gościu, co ty jesteś? No to kurczę, jak w niego pistoletem celowa... O, biedne dziecko. Jak mi jej żal. Policjant postrzelił defekt. Ale jak to? Człowiek, kobieta z androidem, facetem? To jak oni poczęli to dziecko? Coś mi tu nie gra. Chociaż skoro są androidy facety, to też mogą być androidy kobiety. Ale by było. Ankieta wśród moich widzów. Ile firanek to androidy, ile to ludzie. A, bo ja to w ogóle na czas muszę robić. No to nie fajnie w takim razie. Dobra. Wszystko już wiemy, spokojnie. No to już wszystko wiadomo. Gościu, to znaczy gościu, właśnie nie wiem jak do niego mówić. Człowieniu na pewno nie, to nie człowiek, to android. Robocik postrzelony. Nazywajmy rzecz po imieniu. Mikrofala, od tego się wszystko zaczyna. Najpierw robią mikrofale na bluetooth, a potem robią cyborgów. Dobra, co tu jeszcze jest? O, jeszcze tutaj coś widzimy. Kto to został tu postrzelony? Może to jest ten ojciec. Czyli to nie ojciec był cyborgiem. Ten cyborg przyszedł nie wiadomo skąd. O. Krwawienie dolnej części. Ojejku. Android zaatakował rodzinkę. Co ona mu zrobiła? I to jeszcze przed obiadem. Może był android głodny, nie chcieli go zaprosić na jedzonko. Philip Jones, okej. Okay. Tutaj jeszcze widzę ranę. Mogę to jakoś przeanalizować. Gdzie jeszcze są jakieś wskazówki? Usta. Nie usta. Przez twe oczy zielone. O, nie, to było. 2x4. O, tutaj mamy coś. Rana postrzałowa, pocisk 355. Dużo mi to mówi, na pewno mi to pomoże. O, i jeszcze jedno. I mamy wszystkie cztery wskazówki. Krwawienie z górnej części płuca. No to pięknie. Rekonstrukcję mogłem strzasnąć. Czekaj, wracaj mi tu. Jak to się robi rekonstrukcję? O. Czyli to wszystko wyglądało tak. Cofnijmy się w czasie. O, ale gościa powaliło. Siedział on sobie jak człowieniu na swojej kanapie. Nagle patrzy i ktoś do niego celuje. Wstał, został postrzelony i upadł. Tutaj, kochani, widzę 1, 2, 3 strzały. Android jest bez serca. Jak nic. W oprogramowaniu nie wgrali mu serce czy coś. No dobra, czyli wszystko już wiadomo. Co on miał w ręce? Może...
Ojciec coś trzymał. Pomyślmy, co mogło się przyczynić do tego, że android zatrzymał ojca... Zatrzymał. Gdyby zatrzymał, to jeszcze by było spoko. Że android zabił ojca. Co on mógł trzymać? To musiała być książka youtubera, po pierwsze. To mogła być... To mógł być przepis na jakieś danie z cebulą. To po drugie. Po trzecie, czego ludzie jeszcze nie lubią? Dawajcie szybko wskazówki w komentarz. Napiszcie w komentarzu, co mógł trzymać ojciec, że android postanowił go zabić. I proszę mnie nie obrażać, że to... To pewnie takie tam. Pewnie ogląda twoje odcinki na YouTube. To nie jest śmieszne. No dobra, jakbyście tak napisali, to bym się uśmiechnął. Ale napiszcie coś innego, jakieś inne propozycje. Jestem ciekaw. No dobra, wszystko wiemy. Wychodzimy w takim razie. Okej. No to chyba pora pertraktować, co? Przeszukaj, przyjrzyj się ofiarom. No, ofiarom się przyjrzałem. Coś jeszcze mam do zrobienia? Tutaj widzę, że mogę pogadać z tymi ludźmi tam. Z ludźmi albo androidami. Tutaj, kurde, nie wiadomo, kto jest kim. O, nie przeklinaj ty! Nie ciśnij po matce. Bo skoro on jest androidem, to jego mama też musi być androidem. Więc skoro cisną po androidach, to... O, co to? To misiu? To bucik. Ale ładnie, jeśli w przyszłości są takie buty, to proszę, przenieście mnie w przyszłość. Zakładnik może być ranny. Co, dziecko? Ja mu da, o, ja da, ole. Biada temu androidowi, który tam celuje w dziecko. No, widać, że świr, widać, że świr. Zakładnik zlokalizowany. No to mamy pierwszą wskazówkę. Co jeszcze nam może pomóc? Tutaj coś jest. Może to jest maść cyborga, bo to na pewno nie krew. Właśnie to jest najgorsze w tej serii, że ja nie będę wiedział, jakich słów używać. Świeża niebieska krew. Aż nie mogę krew mówić. Model defekta. PL600. Kurde, PL. Nie mówcie, że z Polski. W Polsce wyprodukowany. Proszę, niech to będzie tylko przypadek. Dobra, gdzieś tu jeszcze mamy coś. To przeszukaliśmy. To przeszukaliśmy, to przeszukaliśmy. Zaraz nam dziecko tam wykituje albo z głodu umrze, bo nie zjadło obiadu. Dobra. O, jeszcze tu możemy pogadać. Idź na zewnątrz. Jejku, dobra, raz się żyje, lecimy. Nas to jest RK. No to, żeś się popisał. To, żeś się popisał, androidzie. Do swojego strzelasz. O kurde. O kurczę, imię. Nazywam się Connor. A ty jak? Przedstawisz mi się? No to teraz mi ta gra wleciała na ambicje. Daniel. To już wiemy, że to Daniel. 36% szansa powodzenia. No brawo ja, no brawo ja, zepsułem wszystko. Zdobądź zaufanie, podejdź po... Wiem, że jesteś zły, Danielu. Ale musisz mi zaufać. Okej. Dać sobie pomóc. Nie chcę pomocy. Już nikt mi nie pomoże. Dziewczynka jest postrzelona. Ty łajdaku. Co się skończyło? Żeby wszystko się skończyło. Opowiadaj. Może oni cię wykorzystywali, byłeś ich... Słuchaj. Wiem, o, że to kurde. Nie twoja wina. Jedny policjant. Emocje, które tobą targają. Zaraz ci pomogę, gościu. Programowania. Nie, proszę. To nie była moja wina. Nie chciałem tego. Coś się musiało stać nie tak, proszę. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym. Nie byłeś niczym. Jejku, no to ludzie wykorzystują androidów. Nie chcę nawet spytać, w jaki sposób jeszcze. Masz pewien defekt. O, no to chyba wjechaliśmy mu na ambicje właśnie. Naprawimy go i wszystko będzie dobrze. Ja nie potrzebuję naprawy. Działam doskonale. Dobrze, dobrze, dobrze. Widać po tobie. Nie. Już nigdy nie dam nikomu. Proszę, Daniel. Daniel, błagam. Nigdy. Nie dam zwierzętem porozmawiać racjonalnie. Proszę. Sytuacja bez wyjścia. Daniel, opanuj się. Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskórasz. Jedna dziewczynka. Teraz ja rozdaję karty. O-o. Jeśli zginę, ona też... Zrozumiałeś? Nie rób tego, gościu. Co ty? Gościu, ty androidzie. Błagam, zostaw dziewczynkę. Nie mogę.
mogę już znieść tego. No to odlećcie tym helikopterem, Makitu, w ogóle helikopter przyleciał. Zgódź się, proszę. Odlećcie. Jak opanowana, właśnie nie opanowana. O kurczę, no to chyba dałem się zrobić w trąbę. Błagam cię, Daniel. Musisz mi zaufać, Danielu. Puść oddaj dziewczynkę. Obiecuję, że wszystko zrób co chcesz, dobrze. Ale oddaj dziewczynkę. Ale to brzmi. Oddaj dziewczynkę. Ja chcę samochód. Dobrze, będziesz miał wszystko. Wypuszczę małą za miastem. Dobrze. Nie. Kompromis. To niemożliwe, Danielu. Musimy się wypuść dogadać. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Proszę, Daniel. 60% szans nie na powodzenie. Umierać. Nie umrzesz, Danielu. Tylko porozmawiamy. Jest dobrze. 66%. Ale negocjator z Jasia, co? Co? Zdziwieni, głupie wam teraz? Nie wierzyliście pewnie we mnie. Co teraz robisz? Moja kolej, by decydować. Dawaj! Złap dziewczynkę, proszę, 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 Jasieńku! Dawaj! Dobrze, mamy... Poświęciliśmy się! O kurczę... Ale faza, ale akcja! Pierwszy odcinek i od razu taki bang! Jo... Ale dobrze... Misja wykonana. No jesteś z siebie dumny, no pięknie, pięknie. Ale to jest właśnie fajne, że tutaj bohaterowie są androidami, bo gdyby dziewczynka zginęła, to prawdopodobnie w tym momencie byście ujrzeli, że mi się oczy pocą. Bo ciepło jest, bo stresowa sytuacja i ciepło i wiecie, i podby normalnie. Ale skoro android spadł, to jakby telefon spadł, chociaż kurczę, jakby mi telefon spadł z takiej wysokości, ja bym się chyba pochlastał. A jak wy byście zrobili? No też byście się pochlastali, no to nie jest taka sytuacja fajna, normalna. A, spadł mi telefon, a, to on tylko kosztuje dużo, co tam pieniądze, prawda? No kurde. No można by było się przeradzić. Oto schemat rozdziału, możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. O kurde. Connor doskoczył do Emmy i spadł. Były jeszcze... Ile było możliwości, człowieniu? Czyli można było... Nie udało się zdobyć zaufania. O kurcze. O kurcze. Czyli wiecie, co można było zrobić? Można było zrobić tak, że ten defekt by do nas przyszedł prawdopodobnie, albo byśmy nie musieli skakać za Emmy. A? Ale wydaje mi się, że i tak dobrze wyszło, co? Wydaje mi się, że spoko. Jak na sam począteczek, to jest w miarę dobrze. Cyberlife. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. O kurczę. Gotuje 10 tysięcy różnych chodź, potraw. Chodź, idziemy. 200 języków. A, to jest dziecko normalne. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. O kurde, takiego mieć pomocnika, który ci we wszystkim pomaga. Skarpie wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. Tego wam właśnie trzeba. No ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną 8 tysięcy dolarów. 7999 dolarów z możliwością spłaty. To prawie tyle samo co iPhone, a ci wszystko zrobi. Ugotuje. I dwuletnia gwarancja na części. Wiesz? Włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby w razie o, włamania. O kurczę, ale sztosik. My jesteśmy jednym z tych androidów. Jest odrobinę droższy, ale ma... Ale to jest sztosik, mieć taką pomoc domową, wszystko ci zrobią. I tylko codziennie jajeczniczkę jeść, którą ci piękny androidzik zrobi. O. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Co ty mu zrobiłeś? Spadł pod auto. O, pewnie jakiś psychol, ja wam mówię. On coś temu biednemu androidowi robił. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Brudna podłoga. Nazwał go pan? To źle wróży. Ja nie, córka. Okej, masz córkę. Zarejestruj imię. Jak ma na imię? Kara. Kara. O, chyba za karę to imię. Kara. Cześć Kara. Kara, ale... No to rozpoczynamy. Powiem wam, że nie byłem przekonany do tej gry, bo jednak przyszłość...
to nie jest to samo co współczesność. Współczesność można tak odbierać emocjonalnie, bo to jest bliskie tobie, na przykład Heavy Rain i tak dalej. A przyszłość to jest trochę taka fantazja, więc czasami można się nie wczuć w ten klimat, ale powiem wam, że po tym pierwszym rozdziale jestem tak pozytywnie zaskoczony, jak gdy pierwszy raz jadłem kebaba. Naprawdę. Ole. Fajny ten świat. W sumie dużo się nie zmienił w ciągu 20 lat. Bo wiecie, zawsze przyszłość to jest latające auta i tak dalej, a tu auta są normalne. O. Ty nie wyglądasz przyjaźnie. Ja podejrzewam, że on nie ma córki, że on wykorzystuje tego androida w jakiś niewłaściwy sposób. Wy już wiecie, co to za niewłaściwy sposób. Ale taksóweczki. Jest zieleń, to dobrze. Zawsze w wizjach przyszłości nie ma zieleni, nie ma drzew. A szkoda, szkoda, bo zieleń jest jednym z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Moim zdaniem, tuż poza firankami, tuż poza Sylwią Przybysz, w przyszłości Sylwią Dąbrowską. To zieleń, biedne androidy. Ciekaw jestem, czy androidy też mogą być bezdomnymi. Został bezdomny, ponieważ androidy, no pewnie mu pracę odebrały. No się nie dziwię, teraz pomoc domowa, pomocą domową może być android, wszystkim może być android. W sumie smutna wizja przyszłości. David Cage, uwielbiam gościa. Jak będę miał córkę, to... Albo nie, bo on pewnie ma 40 lat, jak będę miał córkę, to on będzie miał 80 albo 70. To już będzie pedofilia, to nie. Bo chciałem powiedzieć, że dałbym, żeby moja córka z nim chodziła, bo to jest gościu, który ma niezłą banię. Takie rzeczy wymyśla, takie fajne historie, takie wzruszające przede wszystkim. Android przychodzi po dziecko do przedszkola, ale sztosik. Idź do sklepu z farbami Bellini. Każdy ma androida do pomocy. Ja pomogę. W sumie trochę dziwne. Patrzcie, androidy się z dzieciakami bawią. Ale świat jest bezpieczny dzięki temu, bo żaden zbiór nie porwie dziecka, ponieważ cały czas czuwa nad nim android. Wszędzie androidy. Odbierz zamówienie, idź do sklepu z farbami. Dobra, wiem. Nawet pomagałem biegać. Może ja bym wreszcie ruszył tyłek i poszedł na siłownię. Ale sztosik, 78 metrów. No, żeby mnie teraz auto nie przejechało. O, zielone światło, pięknie. Można nawet wynajmować androidy na chwilę. No piękna wizja. Nie wiem, wam się podoba taka wizja świata, czy uważacie, że to trochę jest takie sztuczne? Dajcie znać. O. Tam ktoś protestuje. Ludzka muzyka, $1 by posłuchać. Ładnie gra. Muzyka z duszą. Tylko jak śpiewasz o pieniądzach, no to się nie dziw, że ludzie się nie wzruszają i ci nie wrzucają. Jakby śpiewał o miłości, śpiewał o uczuciach. No, co jest? Wolimy towarzystwo maszyn niż własnych bliźnich. Technologia jest naszym bogiem. Dobra. Wiadomo, zawsze będą ludzie... O, play! Zawsze będą ludzie... Kurczę, jęczeć, coś wymyślać. Ile sklepów z androidami? Więcej sklepów z androidami niż, kurczę, piekarni czy coś. Czy to nie jest gdzieś tu? To jest tu, odbierz paczkę. O, pięknie! Pięknie, taka sekretarka trochę. Jak pięknie, tyle farb, tak ładnie ułożone. To jest raj perfekcjonistów, naprawdę. I nawet android jest za ladą. Czy jest tu miejsce, gdzie android nie pracuje? A może to jest świat, w którym w przyszłości ludzie nie muszą pracować, no bo wszystko robią androidy. Jestem ciekaw, czy za 20 lat androidy także będą youtuberami. I stracę pracę. Momencie. Cześć, z tej strony Maciek 896. Witam was w najnowszym odcinku Minecraft. Ha. Dobra, odbierzmy zamówienie, żeby nasz właściciel długo nie czekał. Identyfikacja zakończona. O, proszę bardzo. A gdzie jakiś dzień dobry, jak się pan czuje? Jak panu software Hasia? Zamówienie 847-6399.
Proszę potwierdzić płatność. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Ole kurde, 5 sekund dokładnie to trwa. Nie trzeba stać i czekać. A jak nie będę miała grosika, to nic się nie stanie? Tylko można na spokojnie wszystko jest. Jedź autobusem do domu. Coś się wydarzy, bo to jest za spokojnie wszystko się rozgrywa. Coś zaraz się stanie. To jest ten gościu, który nas odebrał poprzednio. O kurczę, proszę bardzo. Same filmy o androidach. No pięknie. Titanic wersja Android. Tam jest autobus, ja się boję, że oni mnie zaczepią i coś mi zrobią. No to czego? Nie macie prawa ludzi? O. Dokąd się wybierasz, konserwo? Ha? Co ty robisz? Co ty powiesz? O kurde. Ludzie, patrzcie, mamy tu jednego z tych pustaków. No zostaw go, co ci zrobił, no? Nie jego wina, on tylko wykonuje za... Patrzcie na tego małego fiuta. No i gdzie jest policja jakaś androidowska czy coś? O, tylko nie małego. Spokojnie, wstań, nie daj się zdenerwować. Najwyżej cię zepsują, pójdą do sądu, trafią do więzienia, ale ty nic nie rób, proszę. Jaki złodzieju? Nie jestem złodziejem, proszę mnie tak nie nazywać. Pracuję ciężko. Mocne słowa. Dobra. No, dziękuję panie policjancie. Wystarczy. Zostaw go. Musimy dać temu ścierwu nauczkę. Za co? Co ci zrobił takiego? Co ci zrobi? To producenci jego są winni. Dobrze mówi pan policja. Pan policjant w porządku pilnuje, bardzo dobrze. Wam też zabierze robotę. No i widzisz. I słusznie, jak jesteś takim bucem, to dobrze, że ci odbierają. No i mi autobus przez ciebie odjechał, jesteś ty dumny? Poczekajmy na autobusik ładnie. No i pięknie. To był ciężki dzień w pracy. Jedzie autobus, ale ja coś czuję, że to nie jest koniec, że oni go jeszcze zaczepią. Co to jest, jakiś autobus tylko dla androidów? Ależ tosik. No. A, bo tu siedzą normalnie ludzie, a tu siedzą, stoją androidy. Że im nie jest przykro. Dobrze, że nie mają emocji jeszcze tak rozwiniętych, że na przykład mogłoby im być smutno, chociaż... Tamten przypadek na początku pokazuje, że one będą miały te emocje. Że one czują smutek, złość i tak dalej. O kurczę. Jak tak będzie, no to mamy przechlapane. No przecież te się zbuntują i tak dalej. O, widzicie? I znowu mnie tu napastuje. Zaktualizuj później. Markus pojechał autobusem, okej. A można było inaczej? Nie. Wszystko się kończyło tym, że pojadę autobusem. Ale mogło to się skończyć jakoś inne... Nie, mogło się potoczyć na samym początku coś innego, ale koniec zawsze był ten sam. To dobrze, już się bałem, że na przykład mógłbym to zepsuć i mogłem dostać tak, żebym nie wrócił do domu i coś by już cała gra do kitu. Już koniec gry. Niektórzy mają po 20 odcinków z tej gry, a ja miałbym tylko 2 albo 1. Bo już wszystkich bym zabił na samym początku. No znając mnie, to jest realny scenariusz. Kto oglądał Until Dawn, na ten wie. Dobra, zaktualizujmy, bo mnie tu będzie napastować i napastować. Człowiek ma trochę czasu na relaks, bo jednak tyle rzeczy się działo, tyle trzeba było ciężkich decyzji podejmować i to nie zawiązać buty, czy nie zawiązać buty na rzepy, czy na sznurówki, tylko albo kogoś ukatrupisz, albo nie. Puf. O, widzicie? Aktualizacja do Minecrafcika by się pobrała. Ale będzie grane, ale będzie grane. To oznacza, że będziemy mieli różne historie, kilku robotów, które być może będą się zawężać w jedną całość. Tak pomyślałem. Może źle pomyślałem. Nie wiem. Jest 50% szans na to. Albo tak będzie, albo nie będzie. Tak samo jest 50% szans, że dacie łapkę w górę. Albo dacie, albo nie dacie. Jest 50% szans, że będziecie milionerami w przyszłości. Albo będziecie, albo nie będziecie. Analityka. Cała szkoła tutaj. Podstawówka, gimnazjum, liceum. Widzicie? Widzicie jaki mózg? A takie rozkminy już w gimnazjum się zaczęły. No już wtedy zacząłem takie. Wiecie jak nazywa się dwóch geniuszy? Zweistein.
To mój jak coś, taki prywatny dowcip. Sam go wymyśliłem. Bo wiecie, jest Einstein i to jest jeden gościu, Albert Einstein. A co Einstein? To są dwóch Albertów Einsteinu. Albo dwóch geniuszy. O, powracamy do tej historii. To mnie najbardziej ciekawi. Bo jestem ciekaw, co się stało, że ona była taka zdewastowana. Co on jej robi? To nie wygląda na miłą dzielnicę, gdzie mieszka się z dziećmi. Gdzie jeździ się normalnie do pracy, tutaj dzieci do szkoły i tak dalej, śniadanko im się robi. Nie, nie, nie. To nie wygląda jak ta dzielnica, co na początku była w Heavy Rainie. Nawet nam nie otworzył drzwi. No ty nie jest dżentelmenem, gości, to już wiemy. Musimy na niego uważać. Biedna. Dołącz do Toda. Jeszcze ma na imię Todd. Okej. Okay. Idziesz? Spokojnie, nie krzycz na mnie. Nie krzycz na mnie. Jeszcze niedawno miałem traumę, bo coś mnie zdewastowało, a teraz po mnie krzyczysz. O, proszę. Zamykam po tobie drzwi. Nie było cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. No i widzisz, nie potrafisz żyć bez Androida. No to jest przyszłość. Żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona to kurwy nędzy polazła? To twoje dziecko? Alice! Ale miło się do niej odzywasz, no. Gdzie powinnaś... Gdzie jest moja księżniczka? No ty jest... To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. O, jasne? Proszę bardzo. Dobrze. Tak, tak. Wszystko jasne. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Dobra, dziękuję bardzo. Zaraz wykonam polecenie. Biedna dziewczynka. Musi się z takim gościem wychowywać. A gdzie matka? Ojejku, tyle do zrobienia. Zacznijmy od kuchni, bo kuchnia najwięcej zawsze czasu zajmuje. Zabierz śmieci. No tylko pizzę jadł. Widać, widzicie, nie ma chwili nas. Nie ma chwili nas i ludzie już nie potrafią po prostu żyć bez androidów. I nawet wszystko ma na... Wszystko ma na głos. TV Start. Już nawet nie ma, że podejdzie, kliknie, to jakiś palec mu będzie pracować czy coś. Nic. Zamówiłeś komponent? No to mi zaimponowałeś teraz, dziewczyno, no. Dobra, sprawdźmy, może umyjmy naczynie. A, na początku trzeba zebrać naczynia, no tak. Zanim umyjemy, trzeba zebrać. Tutaj jakieś są. Weź kosz na śmieci. To najpierw weźmy kosz na śmieci. No i to mi się podoba, symulator sprzątania. W prawdziwym życiu nie lubię sprzątać, ale jak to gra, no to czemu nie? Wynieść śmieci na dwór, o! Co to jest? Czy on ma jakieś długi? Chyba tak, oj. Zawsze wszystkie złe rzeczy zaczynają się od tego, że bohater ma długi. Niestety tak jest. Zbierz. No zbierz, no. Ach, skończone. A ten sobie ogląda, a tutaj wszystko... O proszę, jak już czyściutko jest. Wystarczyło tylko śmieci wyrzucić już pięknie. Stolik kawowy, gdzie jest stolik kawowy? Tutaj. Pewnie na mnie nakrzyczy, że mu zasłaniamy czy coś. O, nic nie nakrzyczał. Dobra, przepraszam, zwracam honor. Się pomyliłem. Jest super. Biednemu żony brakuje. Ale żeby nie wykorzystywał tego androida w inny sposób, bo to już będzie chore. Dobra, wynieśmy śmieci teraz. Ale takie androidy muszą mieć krzepę. Wszystko robić, a tam drugi sprząta. Ale widzicie, biedna dzielnica. Nie stać go na opłacenie rachunków, ale androida ma. Dobra. Dawajcie, wyniesiemy te śmieci. I wracamy robić resztę. O, przecież autobus. Może to ten autobus z tymi androidami, do którego wsiedliśmy. Ale to by było fajnie zrobione, jakby tak te historie. A jak tamten android się zakocha w tym androidzie? O kurde. Co się stało? Coś chyba nie gra z telewizorem. Dobra, nie będę mu przeszkadzać może. Posprzątano parter. Nie. Najpierw zróbmy wszystko. Zadanie opcjonalne. Zbierz naczynia, włącz odkurzacz, sprawdź podwórze. Dobra, sprawdźmy podwórze. Nie będziemy go denerwować, że będziemy każdą czynność mu raportować. Posprzątano parter, bo tego wkurzy. Posprzątano parter, sprawdziliśmy podwórze.
Daj mi pranie. Gdzie tu jest pranie? Trochę roboty jest. Mam nadzieję, że nie będę musiał każdego prania osobno zdejmować. Co tu się dzieje? Co to za dźwięki? Słyszeliście to? Chyba wolę nie wiedzieć, co to za dźwięki, wiecie? Dobra. Która gówniara cię wykończy? Chyba nie ja. Ale jak zebrać pranie? Na początku, żeby zebrać pranie, potrzebujemy taką chyba miskę, tak? Tu jest chyba ta miska. Tak, to jest ta miska. Dobrze, myślę, widzicie? Janeczek nie jest taki nieprzydatny, taki gamoniowaty, jak myśleliście. No, zbierz wszystko od razu, lecisz. Pięknie, potem wyprasujemy. Goście nie będzie miał się do czego przyczepić, jak wszystko zrobimy. Co się stało, Alice? Co ty taka smutna? Jeszcze raz zrób pranie. O kurczę, tych zadań jest miliard. To jest ta pralka, co działa? Nie. Czekajcie, porozmawiajmy z Alice, bo ona coś taka smutna się wydaje. Co tam u ciebie, kochana? Jak się masz? Zapytajmy o pogodę. Zawsze od tego się zaczyna. Co tam? Ale ładna pogoda. Zrobiło się dość zimno. Możesz się przeziębić. O, no to jej powiedzieliśmy. Jeśli chcesz. O, kochane. Dobrze, że chociaż Android się o nią troszczy. Pograjmy w coś. Chyba się nudzisz. Może się pobawimy? Dawaj, Alice. O. A, okej. Okay. To nie brzmiało jak tak, pobawmy się. To brzmiało raczej jak... O, odwal się, Androidzie. Nie jesteś moją matką. Jeszcze raz zrób pranie. Co to za dźwięki są? O, o. Kurczę, ktoś uprawia jogę, czy... Czy może pompki robi, czy coś? Ja wam się przyznam, w ogóle ostatnio robię ćwiczenie na brzuch, no. Jak mnie spotkacie kolejny raz, to mnie nie poznacie po prostu. Weź, dawaj to. Robimy pranie, nie ma co się zastanawiać. Od razu lecimy z tematem. No weź trochę. Trochę, weź tu. Co to jest? Co to są za pastylki? Czy to są... Kwas chlorowodowy? Nic mi to nie mówi, ale to wygląda jak substancje. Nie powinnaś grzebać w moich rzeczach. Ale to jest proszek na pranie, no gościu. Przepraszam, Todd. To jest proszek na pranie, nie przepraszam. Nie wtykaj nie swoje sprawy, chyba że chcesz mnie wkurwić. Przepraszam. Chcesz mnie wkurwić? Nie, Todd. Nie, nie, przepraszam. Jejku, psychol. Ale będę miał z nim ciężko. Biedna ta dziewczynka, no. Najbardziej mi jej żal, no. I ona to wszystko widzi, no. Gościu, chociaż mogłeś tego androida zabrać gdzieś na bok. A ty weź, dzwoń na policję i przekaż, co zobaczyłaś. Ale posłuszny android, no wszystko robi i nawet nie kapuje. Nie jest konfidentem, nie sprzedaje słucha. To może i dobrze, dobra. Pranie zrobione, co jeszcze możemy zrobić? Włącz odkurzacz. Dobra, gdzie jest odkurzacz? To ten wydaje takie dźwięki chyba. Co się to stało? Coś ci się zepsuło, tak? Dobrze. Nie będę wnikał. Znajdę odkurzacz. Ty, mała, wiesz gdzie jest odkurzacz? Siedzi na telefonie. O kurde. No to nieźle. No to nieźle. Ćpun jeden. Kurczę, żal mi tej dziewczynki. Dobra, nie. Na początku zrobimy wszystko, żeby mu nie dawać w ogóle żadnych powodów do kłótni. Posprzątajmy tutaj, zaraz odkurzacz jeszcze włączymy. I potem z nim na spokojnie porozmawiamy. Nie jest odpowiedzialnym rodzicem. Jak ty układasz te książki? Grzbietem zawsze na zewnątrz. Jejku, android tak nieudolny. Na co się gapisz? Co? Wypierdalaj mi stąd! Spokojnie, co ty taki nerwowy jesteś? Grzecznym tonem jakbyś powiedział: skarbie, czy mogłabyś posprzątać, włączyć odkurzacz albo coś? A nie, ty od razu się wkurzasz, no wprowadzasz złą atmosferę, to się nie dziw, że będziesz potem zły, no. Zaraz mnie jeszcze za tego odkurzacza odkrzyczy. Dobra, zbierz naczynia. Alice! Lepiej przestań, natychmiast! Jejku, biedna. Bez przerwy mnie prowokuje. To ty ją prowokujesz, gościu! Ty mnie prowokujesz, jak mnie.
Biedne dziecko. Dobra, zbierzmy te naczynia. O, o, jak ja będę musiał teraz to trzymać, żeby tego nie wywrócić, no to to będzie mój koszmar. Nie, nie muszę. Pozmywaj naczynia. No i to mi się podoba. Dobra, tu jest odkurzacz. Gdzieś tu powinna być zmywarka. Zawsze tu jest zmywarka. Ty gdzie jest zmywarka? A, dobra, trzeba ręcznie. Tu nie ma zmywarki. Ile naczyń się zebrało? Kurczę, 2 tygodnie tylko mnie nie było, a tutaj taki syf? Gorzej niż... Sami wiecie gdzie. O, trzeba przychylać pada, no to koniec, jestem skończony. Jak od tego będzie zależało... Jak od tego będzie zależało życie bohaterów, no to koniec ze mną. Koniec z nimi raczej. Ja zawsze to knocę. Trzeba przychylić pada w lewo, a ja zawsze w prawo na przykład. Obojętność. A ta z uśmiechem dalej. To jest fajne w Androidach, że mają na wszystko wylewkę. No mają... co ma być, to będzie. Ich procesor nie przeciąża się jakimiś głupotami. Natomiast nasze mózgi wszystko odbierają w taki Kara, sposób, że wiecie, się przejmujemy wszystkim. O! Co jest? Pan i władca się odezwał. Co się stało, gościu? Mam nadzieję, że ta substancja, którą przed chwilą brałeś, nie szkodzi ci jakoś mocno. Że zaraz nie będzie tu jakiejś draki. Uf, dobrze, że jeszcze jest jakiś napój dla ciebie chłodzony. Bo jakby nie było, to chyba byś ze mną skończył. Android by wylądował na wysypisku śmieci albo znowu w naprawie. Proszę bardzo, szefuniu. Otwórz mu jeszcze, otwórz mu. Dobra, wszystko już chyba wykonane, tak? Dobra, trzeba zdać to do V-Raport. No i mu przeszkodzimy w piciu piwka? Chociaż teraz już jest wyluzowany. Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Dobrze. Cały czas przechodzisz przed telewizorem. No przestań, opanuj się, Androidzie. Nawet mnie by to wkurzyło. Pamiętam. Leciała jakaś super bajka na Disney Channel, Disney XD. A tutaj nagle moi rodzice na przykład... A, odkurzymy. I nic nie było słychać. A telewizor w salonie, więc uwierzcie mi. Porozmawiajmy z nią. Zabawkę. Jak ma na imię? O, chyba nas polubiła. Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Bo chcemy dobrze. Niech to Alice zrozumie. Zaraz nas chyba ten Todd zabije, jak zobaczy, co czytamy. Dobra. Czego Todd nie widzi tego sercu nie... O kurde, jaka gazeta fajna. Ale ja już widzę, jak tłustymi palcami po tym ekranie... Coś przed chwilą jadłem i... A dobra, wyjdź. Coś przed chwilą jadłem i tłustymi palcami po tym ekranie i cały ekran brudny. Posprzątaj na górze, dobra. To już czytaliśmy. Możemy jeszcze jakoś się przyjrzeć, zanalizować, to nie. To lecimy na górę. Uuu, ale tu syfu. Posprzątaj w łazience, posprzątaj w pokoju Alice. O kurczę, no to zebrało się zadań. No to teraz, kurde... 5 godzin chyba przesiedzimy tu. I jeszcze kolejne zadania. Co możemy zrobić? O, tu jest coś. Sprzątnij. Kolejne rachunki. Matko boskie. Gościu będzie tak zadłużony, że będzie musiał zaraz jakąś część ciała oddać, żeby się spłacić. Co to jest? Pokaż, co tam trzymasz. Czy on chce cię wymienić na nowy model jakiś coś? O, tu jeszcze co? To jest chyba pokój Toda. On jest wielkim fanem sportów. Chociaż po nim to nie widać, bo jego brzuch pokazuje, jakby on nie grał piłkę, tylko raczej schował tą piłkę pod koszulkę. O, All Sports. Futbolista Android. O, 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 o. Ale faza. To niedługo wszędzie będą Androidy królować. Tak już nie powinno być. Nie powinny być roboty wykorzystywane do bycia sportowcami i tak dalej, bo uważam, że to akurat powinno należeć do ludzi, by to ludzie rywalizowali i pokazywali, na co stać ludzi. A nie, że roboty, roboty, roboty. Co z niego jest za lekoman? Zawiera Tiany, nie potrafię przeczytać. Ryzyko czy... Nie chciałem tego widzieć, chowaj to! Najlepiej zamknąć to na klucz czy coś. Daj ci się odblokować dialog lub akcje, które mogą okazać się korzystne. O kurczę. Dobra, pościelmy łóżko.
z tym pistoletem, no to on może zrobić coś niedobrego. Albo jak nam się software popsuje oprogramowanie, to my możemy zrobić coś niedobrego. O, jest i nasza kruszynka. Zaraz idę do księżniczki. Najpierw to posprzątamy. Sprzątnij to wszystko. Ale syf. Gościu, jak można w czymś takim żyć? Mi już po jednym dniu by było niedobrze. Ja nie potrafię spać. Naprawdę. Jak mam taką stertę ubrań gdzieś rzuconą po praniu, to ja, to mnie to tak denerwuje. Że to jest ciężkie. Dobra. Przewietrzmy. Nie włączajmy telewizora, bo zaraz na nas się wkurzy. Przewietrzmy okno. To znaczy pokój, ale otwierając okno. L2. Który to jest L2? Czekaj, to jest... O, tu jest L2. Dobra. L2 jak lewy. Dobra. L jak lewy. Muszę pamiętać. L jak left. Dobra, tu posprzątane w miarę. Uważaj. O. Wielki pan i władca. Królewicz się znalazł, kurczę. A to jego tron. Chyba nie posprzątał za dokładnie, że trzeba było tej szoteczki użyć. Dobra, tu zrobiliśmy. Teraz chodźmy do łazienki. Pokój Alice posprzątamy na sam koniec, bo podejrzewam, że tam się coś może stać. Zobaczmy w lustro. Co widzisz? Ale piękność. Zero uśmiechu. Gdzie ci ten uśmiech zniknął? Ej! Sprzątnijmy to wszystko. Nawet to powywracane. Dobra, pranie posprzątaj teraz. To już szybko w miarę idzie, bo nie trzeba nigdzie tego prania zanosić i tak dalej, więc jest git. Zmyj podłogę. Tu widzę mopa. Parapapa, no i myjemy podłogę. Dawaj jeszcze troszkę. Siup. Ale fajne to sterowanie w tej grze. Tutaj coś trzeba palcem pomachać, tutaj padem, to tutaj to. Fajne takie. Dobra, wszystko chyba. Posprzątane w łazience na ulał. No to został nam tylko pokój Alice. Na początku zapukaj. Oj! Dzieci nie lubią, jak się nie puka. Chcę trochę posprzątać twój pokój. Czego się boisz, dziewczynko? Co się stało? Alice? My chyba jej coś zrobiliśmy, że ona jest taka... Nie ten. Chyba nie za bardzo się zgadza, dziewczynka. Czemu jesteś taka uprzedzona? Alice w Krainie Czarów. Chyba chciałaby do innego świata przejść. I zapomnieć o tym wszystkim, co jest tutaj, na ziemi, w prawdziwym życiu. Biedne. Ale zrobiła sobie bardzo ładny zamek z kocy. Ale patrzcie, dobrze, rysuje słoneczko, rysuje takie pogodne rzeczy tam widać. To mi się podoba. Dobrze, że nie jest smutna, że nie zatraciła tej radości z życia. Że na przykład nie rysuje chmur, śmierci, trupów, grobów, tylko słoneczka i tak dalej. Bardzo dobrze, na plus. Przewietrz pomieszczenie. Co my tu mamy jeszcze? Coś tu miałem jeszcze do zobaczenia. O, spójrz, co to jest? Lubisz czytać? To może i poczytamy, to się ucieszy, co? A, dobra, fajnie się z tobą rozmawia, dziewczynko. I kocha malować. Dobrze wiedzieć. Dobra, przewietrzmy pokój. Bo tutaj też pewnie jest zaduch. O, L2. Siupa. Dobra, tego trzeba. Proszę, trochę świeżego powietrza wpadnie. Coś jest to. A to czas nam mierzy. O kurcze, najgorzej. To jest dopiero samouczek. Bardzo małej sali. Co tam, kochanie? Przyjaźnie. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Co? Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Alice, powiedz coś. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. No, Kara nazwałaś. Kara. Od czego imię. Kara? Jakie wybrałaś? Opowiesz nam? A jakie masz zainteresowanie? Nie pytajmy o matkę, bo to pewnie przykra historia. Nie chcemy na nią tak naciskać. To by mi bardzo pomogło. No, powiedz coś. Jesteś bardzo cicha. Chyba się mnie nie boisz. Co? Powiedz. Alice. No i chyba zepsuli. Co ona ci dała? O, panie. Co tu masz? Klucz. Do czego to ten klucz? Zobaczmy, może tutaj gdzieś do szafy? Poproś co? Poproś, co dała nowe instrukcje.
Do czego jest ten klucz? Tutaj może, do tej skrzyneczki. Otwórz. O, to jakieś pudełko skarbów. Zobaczmy, otwieramy. Jestem ciekaw, co ona to skrywa. Może jakieś swoje sekrety albo informacje o mamie. To jest Tot i mama. O kurde. Czterolistna kolniczynka. Miała szczęście przynosić, a chyba nie jest za bardzo szczęśliwa. Najkochana rodzinka, najgorszy. I ten Tot jeszcze taki normalny. Mama uśmiechnięta, ona uśmiechnięta. Co się stało? Co sprawiło, że tak się to wszystko fatalnie potoczyło? List. Jakiś wypadek czy coś? Co to za rana? Czemu płacze? Została sama z tatą nieszczęśliwym. Czemu? Tata krzyczy na Karę. On ją chyba tak poskładał. Jejku. Ten Tot to jest zwyrol jak nic. Co to jeszcze jest? Żeby on nas nie przyłapał na tym, że takie rzeczy widzimy. Bo zaraz znowu nas poskłada i się skończy dzień dziecka. Wyjmij kluczyk teraz tylko. Proszę, wyjmij kluczyk i go schowaj, żeby Tot tego nie zobaczył. Dobra, spytajmy się Toda, co teraz mamy zrobić. I go nie wkurzajmy lepiej, bo to się wszystko potem na dziecko odbija. Więc bądźmy dla niego mili. Może wymyć podłogę, może gdzieś odkurzyć. Może coś co gdzieś zawieść. Pójść się pobawić z Alice. Ja się bawię. Bawisz się. Wiem, co sobie myślisz. Że twój tatuś to kanalia. Tak? Jejku, co się stało? Nie ma roboty, dupa, a nie ojciec? Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Jej! Nie przy dziecku, czemu na dziecko unosisz? Czy to dziecko jest winne temu wszystkiemu? No nie! Gardzisz mu, prawda? O ty w byku! Dawaj, dawaj, Kara! Odpal jakiś tryb bojowy czy coś jak to Iron Man i... Wchodzimy w niego. Czemu atakujesz dziecko, gościu? Co ono ci zrobiło? Ono nie jest niczego winne, no. Jak ktoś jest tu nieudacznikiem, to właśnie ty. I to przez to, że tak na dziecko atakujesz. No właśnie, skąd ma wiedzieć, skoro tego nie czuję za bardzo momentami? Miłość się okazuje cały czas, a nie tylko skrawkami. Gdy jest dobrze, a gdy nie jest dobrze, to się nie okazuje. Jan Dąbrowski, polecam serdecznie, taka moja sentencja. No ale także chciałbym podziękować właśnie tobie za to, że obejrzałeś ten odcinek i za to, że mnie wspierasz. Jesteś super.